W 30. rocznicę restytucji samorządów w bardzo szczególnym czasie, jakim jest kryzys wynikający z pandemii, myślę, że ja bym te zadania dla samorządu budował w takiej perspektywie dziś, jutro, pojutrze. Dziś to utrzymanie tej wspólnotowości, jaką budujemy od samego początku kryzysu i pandemii. Jutro to bez wątpienia batalia o stabilizację finansów samorządowych. Musimy odbudować równowagę finansów samorządowych. Pojutrze, mam nadzieję, pojutrze będziemy budować nowoczesne miasto zrównoważonego rozwoju. Miasto bardzo nowoczesne także dlatego, że jest otwarte, dlatego, że jest tolerancyjne, dlatego, że dostrzega potrzeby bardzo wielu mieszkańców. Nigdy nie przypuszczałem, że w 30-lecie polskiego samorządu będziemy się zastanawiać, jak ochronić jego fundament, gdy tymczasem ktoś próbuje do tego fundamentu podejść z młotem pneumatycznym i go rozwalać. Dzisiaj żyjemy w Polsce dwóch takich prędkości ustrojowych. Z jednej strony na poziomie centralnym, tak, ten taki resentyment do centralizacji. Nie funkcjonuje komisja wspólna rządu i samorządu. Nie rozmawia się z nami o sposobie wdrażania różnych rozwiązań prawnych. Ja nawet jestem w stanie, i to zawsze podkreślam, każde rozwiązanie, czy każdą ustawę wdrożyć, ale oczekiwałbym chociaż dyskusji o tym, jak to zrobić mądrze. Dzisiaj jesteśmy z tych procesów, moi drodzy, wyłączeni. Mamy sytuację naprawdę w tej chwili poważną, bardzo już kryzysową w samorządach. Nie są władze centralne w żaden sposób wrażliwe na postulaty samorządów, żeby objąć je podobnymi regulacjami jak administrację rządową. To jest duża dysproporcja. Trzeba się teraz zrobić aktywnym, wypowiadać, bo jeżeli tak dalej sprawy pójdą w Rzeczpospolitej, to stracimy to, co jest najsilniejszym motorem rozwoju w naszym państwie, czyli samorząd terytorialny. Z perspektywy europejskiej Polska jest w dalszym ciągu postrzegana jako państwo zdecentralizowane, ale proces decentralizacji nigdy nie jest tylko i wyłącznie jednokierunkowy, że w różnych państwach zdarzają się momenty, w których się państwo bardziej centralizuje bądź się decentralizuje. Myślę, że warto o tym pamiętać i w roku rocznicowym trzeba powiedzieć, że my w dalszym ciągu funkcjonujemy jako państwo zdecentralizowane, ale nie wiadomo, czy rzeczywiście ten model nie będzie zagrożony. Myślę, że te bolączki, których wyrazicielem będę dzisiaj, są też bolączkami, które bolą małe miasta i małe gminy. To problem demografii i tu nie tylko chodzi o kwestie samych urodzeń, ale również kwestie wyjeżdżających młodych ludzi. Tych społeczności, tych miast, gmin sami nie jesteśmy w stanie stworzyć. Potrzebujemy tej pomocy i empatii ze wszystkich stron, zarówno zrozumienia ze strony mieszkańców, ale również tego zrozumienia odgórnego, centralnego. Dziś nie możemy sobie pozwolić na to, aby ten rozwój takich małych ośrodków zatrzymać. Pierwszym i najważniejszym wyzwaniem przed samorządem dzisiaj jest odzyskanie stabilności finansowej. Jeśli mamy wykonywać swoje zadania na takim poziomie, jakiego oczekują mieszkańcy, musimy mieć tą stabilność zapewnioną. Stabilność prawna. Trzeba dokończyć budowę stabilnego prawa regulującego życie Polski lokalnej. I wreszcie rozwój przedsiębiorczości. Jeśli zaoferujemy nasze własne potencjały rozwojowe naszym przedsiębiorczym mieszkańcom, uzyskamy ich do lokalnego rozwoju, wszyscy na tym skorzystamy. Moje przemyślenia to bez wątpienia dobra edukacja. To jedna sprawa. Druga sprawa praca. Praca, ale dobra, dobrze płatna praca, która upodmiotowi ludzi, że oni zaczną wierzyć nie w to, że któryś kolejny rząd zacznie coś dawać, coś rozdawać, tylko że najpierw trzeba mieć
świadomość, że ktoś musi to wypracować. Powinniśmy mówić młodemu pokoleniu, że tak naprawdę pracą, wydają nowoczesną pracą, dobrze płatną, jesteśmy w stanie zmieniać tą naszą rzeczywistość. Thank you.